Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa w świetle reformy nadzoru właścicielskiego. Wyzwania i potrzeby. Pod ramką napis Warszawa 21-23 września 2022 roku. Na ekranie prelegent dr Mecenas Jędrzej Jakubowicz. Tytuł prelekcji. Nowe uprawnienia i obowiązki członków rad nadzorczych w świetle zmian w KSH. Nazywam się Jędrzej Jakubowicz. Jestem adwokatem. A jeżeli chodzi o moje zainteresowania naukowe, to one skupiają się na tak zwanym prawie pogranicza. I to nie chodzi o prawo dotyczące ochrony naszych granic, tylko chodzi o prawo, które występuje na styku prawa handlowego oraz innych dziedzin prawa, tak? Czyli właśnie przede wszystkim, jakbyśmy szeroko to ujęli, bo prawo handlowe jest prawem prywatnym, prawda? Czy w ramach gałęzi prawa prywatnego. No i drugą, jakbyśmy wyodrębnili taką szeroką gałąź, to jest gałąź prawa publicznego, prawda? I teraz może nawiązując do wykładu najpierw mojego kolegi, wspólnika Łódko-Głobackiego, który, który przedstawiał Państwu regulacje dotyczące grup spółek, to nawiązując takim jednym zdaniem do tematu naszej konferencji, czyli spółek de facto skarbu państwa, tak, no to pamiętajmy czy przypomnijmy sobie, że, że ta nowelizacja, która wchodzi w życie 13 października, również dotyka istotnie jednej, Ustawy, tak, jest to ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, prawda? I w tej ustawie akurat znalazł się taki niepozorny przepis, który wskazał, że regulacji dotyczących grup spółek nie stosujemy do skarbu państwa, prawda? Można by się zastanawiać, dlaczego nie stosujemy do skarbu państwa. No, może, myślę, że odpowiedź jest jasna i prosta, tak, no skarb państwa jest pewnie jednym z największych akcjonariuszy, współwłaścicieli czy właścicieli spółek. No, jeżeli komuś kiedyś by przyszło do głowy, żeby zawiązać jedną grupę spółek, tak? na tej podstawie, przy, przy wykorzystaniu podmiotu dominującego, jak więc skarb państwa, no to istotnie by ta sytuacja na rynku naszym się zmieniła. Ale przechodząc do meritum, ta część wykładu, ta część wystąpienia, który poprowadzę razem z koleżanką Karoliną, skupia się na wybranych przez nas uprawnieniach i obowiązkach rad nadzorczych. Jaki był klucz wyboru? Wzięliśmy pod uwagę kazusy, z którymi w praktyce my, jako doradcy rad nadzorczych, Spotykamy się tak? i spotykaliśmy się w przeszłości, bo, Szanowni Państwo, to nawet może śmiesznie zabrzmi, ale ta nowelizacja w, w obliczu czy w świetle naszych doświadczeń odpowiada na bardzo wiele problemów, z którymi my się zetknęliśmy w toku ostatnich kilku czy nawet kilkunastu lat, e, które to problemy wygenerowały również istotne problemy w samym organie nadzorczym. Pierwszy taki, ta, taka zmiana dotyka, e, związana jest ze zmianą artykułu 389. I w tym e, przepisie, jak Państwo mogą zauważyć, dodano, e, że podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczych biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Tak, chyba, że status stanowi inaczej, czyli możemy, jest to regulacja dyspozytywna, możemy wyłączyć to stosowanie. I teraz, jeżeli uświadomimy sobie to, co powiedział na wczorajszym, we wczorajszy, na wczorajszym wykładzie mecenas Szymański, tak, że mamy do czynienia w chwili obecnej z, z istotną zmianą sposobu działania organów nadzorczych, tak, Rady Nadzorczej wręcz rozważana była, tak? Czy Podczas no, prac nad nowelizacją e, e, u, możliwość usunięcia dodatku nadzorczy, tak z, 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 z tytułu Rada Nadzorcza, tak, i pozostawienie samego, samej nazwy organu jako Rada, no to możemy dojść do wniosku, że rzeczywiście dzięki tej nowelizacji zmienia się sposób działania tego organu. Tak, z organu takiego, który co jakiś czas uzyskuje informacje od swojego zarządu i podejmuje uchwały, po które go poproszono, na taki, który rzeczywiście ma codziennie, dzień w dzień tą spółkę kontrolować, nadzorować, konsultować. Tak. No, wiąże się to też ze zmianą, z dodaniem przepisu narzucającego obowiązek na członków zarządu do dostarczania określonych informacji organowi nadzorczemu. Czyli widzimy, że od 13 października zmieni się dynamika Działania tych dwóch organów. tak? Czyli zarząd będzie na bieżąco dostarczał informacje, ma taki obowiązek, a Rada Nadzorcza powinna na bieżąco reagować. No i teraz te, dzięki temu przepisowi, jeżeli oczywiście w statucie nie będzie innego postanowienia, Rada Nadzorcza, otrzymując te informacje od zarządu na bieżąco, mając zwołane posiedzenie, tak, może podjąć, Decyzję w gremium, w którym się będzie znajdowało w danym, na danym posiedzeniu, aby podjąć jeszcze jakąś uchwałę, pomimo tego, że ona nie, by, nie była przewidziana w porządku obrad. Na przykład odwołać prezesa, prawda? To, to jest może takie najbardziej dobitne czy najbardziej ingerencyjna uchwała, która może, która może być podjęta. Tak? I e, czy jest to rozwiązanie pożądane, tak? no wszystko zależy oczywiście od grup interesariuszy, które znajdują się w spółkach. Jeżeli myślimy o spółkach Skarbu Państwa, no to drugim grupą interesariuszy, który, która może znajdować się w spółkach Skarbu Państwa i może znajdować się w tych organach, są oczywiście pracownicy. Tak? I, I jeżeli y, w, w, do 13 października mamy do czynienia z, najczęściej z taką sytuacją, że w każdej spółce Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej musieliby wyrazić zgodę na to, aby dodać jakiś punkt do porządku obrad Rady Nadzorczej. Tak? Po tym 13 października, jeżeli nawet sieć pracownicy nie stawią na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej, no to ten punkt porządku obrad będzie mógł zostać wprowadzony, a co za tym idzie, nie będzie można zstorpedować. Posiedzenia Rady Nadzorczej, czy storpedować podjęcia takiej uchwały przez nie pojawienie się po prostu na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Tak? No oczywiście, kluczowe jest tutaj to, jakie jest brzmienie statutu. Przytoczyliśmy Państwu e, dwa takie bardzo często występujące w statutach spółek postanowienia, na ten moment, które występują, tak. E, pierwszy, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni, i mogą się odbywać bez formalnego zwołania. Jeżeli będziemy mieli tylko takie postanowienie statutowe, tak, to jak Państwo myślą, to jak pewnie Państwo doskonale sobie zdają sprawę, będziemy mogli zastosować przywołaną nowelizację i będziemy mogli wprowadzić do porządku obrad, nawet jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej nie będą na posiedzeniu, punkt, nowy porządku obrad, nieobjęty zaproszeniem. Wystarczy, że się zgodzą Ci. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy są obecni. Drugi, drugie postanowienie: zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wynosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad. Tak? No i tu już e, widzimy, że jeżeli pojawi nam się takie postanowienie, ono nie zawsze się pojawia. Bardzo często mamy jednak e, e, dosyć blankietowe postanowienia w statutach, a doregulowujemy sobie te sposób działania Rady Nadzorczej w regulaminie prawda, Rady Nadzorczej, no, ale jeżeli pojawi, zobaczycie Państwo w statucie swojej spółki, którą będziecie analizować tego typu postanowienie, wówczas już ten przepis należałoby uznać za zmodyfikowany w stosunku do zasady ogólnej. I jakie jeszcze pytanie powinniśmy sobie postawić? Od 13 października najprawdopodobniej we wielu momentach będziemy mieli do czynienia z, z taką sytuacją, że regu, regulamin Rady Nadzorczej nie na, jego zmiana nie nadąży za wprowadzonymi przepisami. Tak? Oczywiście nie myślę tutaj o dużych spółkach, które działają w sposób profesjonalny, mają swoje organy nadzoru, prawda? mają osoby, które dyrektorów nadzoru, mają po prostu w tym zakresie. E, osoby, które baczą, pilnują tego, tak, proponują ewentualne zmiany, tak, ale na przykład była żywa dyskusja przed przerwą nad, co do spółek komunalnych, czy spółek, czyli spółek samorządowych, tak, no, tamta sytuacja e, może być inna i rzeczywiście wiele z tych spółek może być zaskoczonych e, nawet tego 13 października i będzie to zapewne w najbliższych czasie. czasie reagować na bieżąco, czy rozpoznawać nowelizację w boju, jak my to mówimy, tak. Czyli możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że w regulaminach Rady Nadzorczej będą postanowienia, które będą sprzeczne z postanowieniami KSH, czyli na przykład będziemy, nie będziemy, będziemy mieli taką sytuację w statucie, e, nie będziemy mieli wyłączenia możliwości podjęcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, tak? czyli, czyli teoretycznie możemy zastosować e, i do, e, dodać punkt do porządku obrad, a w regulaminie będzie wskazane, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni na to wyrazić zgodę. Wszyscy członkowie, nie tylko ci obecni, tak? Musimy się zastanowić, czy ten regulamin stanowi dla nas, wyłącza nam stosowanie tej regulacji statutowej, tak? e, ustawowej. Oczywiście, biorąc pod uwagę już mienie przepisu, jedyną prawidłową odpowiedzią jest, że nie, tak, no bo, ponieważ z przepisu wynika wyraźnie, chyba że statut stanowi inaczej, tak. Jeżeli ustawodawca chciałby żeby to mógł wyłączyć również regulamin, to by wskazał, chyba że statut regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej. Czyli w tym przypadku absolutnie nie będą mogli się pozostali członkowie Rady Nadzorczej powołać na postanowienia regulaminowe. I teraz druga kwestia, o której ja bym chciał Państwu powiedzieć, a o której już mecenas Głowacki też parę słów powiedział, mianowicie zakres Informacji, które mogą żądać członkowie Rady Nadzorczej. I to mamy niejednokrotnie do czynienia w radach nadzorczych, w, które, w radach nadzorczych spółek, które są spółkami nie tylko holdingowymi, ale też operacyjnymi, ale mają w grupie swojej spółkę, która prowadzi istotną działalność. Tak? No, przykładowo jakąś hutę. Tak? Zdarza się tak bardzo często. Ta spółka bardzo często posiada aktywa istotnej wartości, stanowiące istotny procent majątku całej grupy kapitałowej. I do 13 października było tak, że członkowie e, zarządu, nawet spółki dominującej, tak, wskazywali w swojej radzie nadzorczej, kochana rada nadzorczo, ja tobie mogę opowiedzieć tak, o swojej spółce oraz o udziałach i akcjach tej spółki, którą posiadamy. Tak? Ale to, czy ten projekt, o który ty pytasz, który jest za ileś set milionów, wypa wypalił czy nie wypalił, no to to już nie za bardzo ciebie powinno interesować, ponieważ to jest już domena tej spółki zależnej. Prawda? E powiem tak, że niejednokrotnie e stanowiło to istotny ból głowy dla członków Rady Nadzorczej, szczególnie do tych tak, profesjonalnych członków Rady Nadzorczej, tak, którzy poważnie podchodzą do, do wykonywania swojej funkcji, yy, no, ale też no, zdają sobie sprawę nawet przed 13 października z jaką odpowiedzialnością się to wiąże, no, bo yy, nawet przed 13 października ta odpowiedzialność yy, jak profesjonalisty właściwie nam występowała. Tak? I dzięki temu przepisowi tak, będziemy mogli yy, yy, również żądać tych informacji dotyczących spółek zależnych, tak? Oczywiście dotyczących, czy odnoszących, które posiada osoba ze spółki dominującej, tak? I jedna, jedną rzecz chciałbym też dopowiedzieć do wcześniejszych wystąpień, mianowicie już było dużo na ten temat powiedziane, jak Częst, jak szybko osoby obowiązane powinny dostarczyć informacji Radzie Nadzorczej, to już sporo na temat powiedzieliśmy. Czym jest to zagrożone sankcją karną, prawda? też sobie to powiedzieliśmy. Ja bym tylko przypomniał jeszcze jedną rzecz, o której, której nie napisaliśmy może na naszej prezentacji, ale nie może nam umykać i, i, jak, i jako doradcy, jeżeli będziemy e, rekomend stawiali rekomendacje, doradzali członkom, tutaj osobom obowiązanym, nie może nam umykać. Również artykuł 18, prawda? W artykule 18 mamy wyłączenia możliwości piastowania funkcji. I te przepisy karne tak, zostały włączone do tych przepisów, które wyłączają możliwość, w których skazanie, z tytułu których skazanie wyłącza możliwość zasiadania w organach, prawda? I powiem tak, że ta grzywna to jest rzeczywiście raczej no, niezbyt, bym powiedział, bardzo dolegliwa sankcja, ale brak możliwości zasiadania w organach. Tak? To jest moim zdaniem ta główna sankcja, o której musimy pamiętać i o której muszą pamiętać osoby obowiązane. I druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, to wykładnia. Można powiedzieć, że u nas w kancelarii mamy w tym zakresie pewien spór w doktrynie. Tak? Niektórzy chcą zawężać ten zakres. Ja jestem osobą, która jednak rozszerza ten zakres osób i obowiązanych. Tak? Mianowicie, biorąc pod uwagę nowelizację i biorąc o to pod uwagę również artykuł 382 paragraf 6. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, końca sprawozdań lub wyjaśnień. Tak? Myślę, że taka wykładnia celowościowa, jeżeli zastosujemy wykładnię celowościową to powinniśmy dojść do wniosku, że ten obowiązek osób obowiązanych tak, do dostarczenia tych informacji i też zakres podmiotowy tego obowiązku Ustawodawca jednak chciał zakreślić bardzo szeroko. Tak? Także wszystkie wątpliwości interpretacyjne co do tego, czym jest to świadczenie tych usług regularnie, prawda? czy to jest, że jak świadczy codziennie, czy co rok, bo przecież raz w roku prawda, przez 10 lat to też jest regularnie prawda, świadczenie usług. Tak? To jednak, w mojej ocenie, orzecznictwo będzie dążyło do takiego właśnie szerokiego zakreślenia tego, tego zakresu podmiotowego, tego obowiązku, e, to chcąc e, odpowiedzieć na, na, można powiedzieć, potrzebę wskazaną przez ustawodawcę czyli dostarczenia tej Radzie Nadzorczej możliwie jak najszybciej jak największego zakresu informacji. No bo też z drugiej strony Aksjologicznie, jakbyśmy na to spojrzeli, tak? No, Rada Nadzorcza no, czym jest? No, Rada Nadzorcza też jest spółką. Tak? Po prostu ustawodawca, jak cywilistycznie byśmy spojrzeli, co ustanowił dla tej Rady Nadzorczej? No, tak naprawdę ustanowił kolejny wyłom w zasadach reprezentacji. Tak? No, standard jest taki, zasada jest taka, zarząd reprezentuje, ale mamy wyjątki, gdzie Rada Nadzorcza reprezentuje. To jest to, co powiedziałmy za nas głowackiej spór, w umowach członkiem zarządu. prawda? No, i tu mamy kolejne, gdzie, gdzie, gdzie normalnie zarząd mógłby poprosić o informację jakąś od danego podmiotu, ale tutaj dajemy Radzie Nadzorczej wyjątkową możliwość zwrócenia się również o, o te informacje. Tak? Także nawet przyjmując wątpliwość co do tego, czy jak szeroko ten zakres obowiązuje, uprawnienie dla Rady Nadzorczej obowiązek z drugiej strony, no to myślę, że możemy podciągnąć to ewentualnie jako prawnicy pod wy kolejny wyjątek z zasady reprezentacji zarządu w tym zakresie i uprawniający y Radę Nadzorczą do uzyskiwania informacji od y podmiotów obowiązanych. I jeszcze jedno uprawnienie, o którym byśmy chcieli powiedzieć, powie o tym y mecenas y Karolina, y czyli o. Doradcy Rady Nadzorczej. Wiemy, że był wczoraj również na ten temat, trochę zostało powiedziane. Mamy też swoje spostrzeżenia w tym zakresie, więc, więc mam nadzieję, że koleżanka ciekawie tutaj te nasze spostrzeżenia również się z Państwem ciekawie z nimi podzieli. Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. Nadzór nad spółkami skarbu państwa w świetle reformy nadzoru właścicielskiego. Wyzwania i potrzeby. Pod ramką napis Warszawa 21-23 września 2022 roku.